różnego rodzaju akcji podejmowanych bardzo intensywnie i wielorako, no, doprowadzają do prowokowania chociażby sił NATO, łamanie granic przestrzeni powietrznej, także wód terytorialnych. Mamy z tym do czynienia przecież cały czas. Tak, oczywiście. To jest wywieranie ciągłe z jednej strony presji na swoich najbliższych sąsiadów, bo te wszystkie łamanie różnych przepisów, prowokacje, to nie są przypadkowe, to są zaplanowane działania, które niosą w sobie kilka sygnałów. Po pierwsze, do państw takich jak państwa bałtyckie, czyli Estonia, Litwa, Łotwa, ale również Polska, pokazywanie, że Rosja jest państwem, z którym my musimy się liczyć, że powinniśmy być w ich strefie wpływów, o czym jeszcze dwa lata temu otwarcie ambasador rosyjski w Monachium mówił. Po drugie, w ten sposób Rosjanie jakby testują odporność na te prowokacje państw natowskich. Jeżeli ujdzie im na sucho te prowokacje, wtedy jestem przekonany, będą próbowali kolejnych. Dlatego NATO powinno w sposób solidarny, jednomyślny podejmować kontrakcje, podejmować, ja nie mówię o wojennych absolutnie, natomiast kontrakcje polityczne, kontrakcje w postaci odpowiednich dokumentów na te prowokacje rosyjskie. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, ale także ogromny wysiłek włożony w restrukturyzację polskiej armii. Prezydent Stanów Zjednoczonych zauważa, że Polska jako jeden z niewielu krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych względem struktury NATO, ale także, panie pośle, polski rząd zwiększa wydatkowanie funduszu na rozwój polskiej armii. Tak jest. No, cieszy mnie to, że nawet prezydent Stanów Zjednoczonych zauważa wysiłek, bo to przecież wysiłek jest nie tylko rządu, ale przecież nas wszystkich obywateli. I jestem dumny, że nasz rząd przygotował, że nasz rząd będzie zwiększał wydatki na obronę narodową do kwoty 2,5% PKB w ciągu najbliższych kilku lat. To spowoduje, że będziemy mogli jeszcze lepiej unowocześnić naszą armię. Ja chciałbym z tego, mając okazję przemawiać do wielu Polaków poprzez Radio Maryja, chciałem wszystkim podziękować za to poparcie, bo to, że przecież nie jesteśmy najbogatszym krajem w Europie, a tym bardziej w NATO, to warto podkreślić, że wśród społeczeństwo polskie należy do tych społeczeństw, które uważa, że na obronę narodową należy zwiększyć wydatki. To świadczy o naprawdę wysokim poczuciu odpowiedzialności za naszą ojczyznę. I warto słowo wspomnieć także o tej nowej formacji, która cieszy się ogromną popularnością wśród ludzi młodych, Wojska Obrony Terytorialnej, panie pośle. Oczywiście, to z jednej strony trzeba gratulować ministrowi obrony narodowej, panu Antoniemu Maciejewiczowi, za decyzję o utworzeniu tych wojsk, a z drugiej strony być dumnym z naszej młodzieży, że tak ochoczo przystępuje w końcu przyjmuje na siebie dodatkowe obowiązki. Zamiast bawić się, czy tam, nie wiem, po klubach chodzić, to oni wolny czas poświęcają na rozwijanie swoich umiejętności na rzecz obronności ojczyzny, i tej lokalnej, i ojczyzny jako całość. Dlatego to jak najlepiej świadczy o naszym społeczeństwie. Tutaj możemy być wszyscy dumni, szczególnie z młodzieży. I ambitny plan także zwiększenia armii w wymiarze żołnierzy zawodowych. Tak, to świadczy o wielkim poczuciu rząd odpowiedzialności, wśród rządu odpowiedzialności za suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny, za polską rację stanu, którą realizuje w tej kwestii obrony narodowej pan minister Antoni Macierewicz. To świadczy o tym, że nasza armia się rozwija. Rozwija się w takim kierunku, jakim się marzyło, bo przecież przez prawie 30 lat to obserwowaliśmy tylko zwijanie się polskiej armii. I dopiero od 2 lat ta nasza armia się rozwija i okazuje się, że są chętni
można znaleźć pieniądze, że można znaleźć odpowiedzialnych ludzi, którzy chcą w tym brać udział, no wystarczy chcieć, wystarczy stawiać sobie ambitne zadania, a Polacy pomogą rządowi je realizować. To jest dobry prognostyk, to są dobre sygnały w celu, no jakby patrząc w przyszłość naszej ojczyzny. W ten sposób możemy zapewnić bezpieczny rozwój naszej ojczyzny. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maria i pozdrawiam. Dziękuję. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Michałem Jachem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Trwają aktualności dnia. Drodzy Państwo, połączyliśmy się z ojcem Jackiem Cydzikiem, odpowiedzialnym za rodzinę Radia Maryja w Kanadzie. Ojcze, witam serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie, ojcze Piotrze i drodzy słuchacze, w ten tutaj w Toronto piękny poranek sierpniowy. Mamy tutaj w Toronto bardzo gorące dni. Lato jest w pełni, tak jakby się nie chciało skończyć. A to, że dzisiaj rozmawiamy, powodem tego jest wspomnienie. Między nami jest bardzo wielu wspaniałych ludzi, wspaniałych kapłanów, którzy no niestety odchodzą tak spośród nas. Chciałem wspomnieć dzisiaj zmarłego w minioną niedzielę, rano w minioną niedzielę, księdza Eugeniusza Bugałę, który tutaj wśród Polonii torontońskiej, w Polonii w Ontario bardzo zapisał się bardzo dobrze, bardzo, bardzo wspaniale. No niestety dowiedzieliśmy się w niedzielę rano, iż ksiądz Eugeniusz Bugała zakończył swoje życie ziemskie. Zakończył je w oddziale dziennej opieki szpitala w miejscowości Petrolia koło Sarni. To jest około 230 km na zachód od Toronto. Ja osobiście z księdzem Bugałem, tutaj Bugałą, spotykałem się nie tylko na różnych imprezach związanych z działalnością Radia Maryja, ale pamiętam go jeszcze wcześniej, gdy tutaj przyjeżdżaliśmy okazjonalnie do Toronto, a gdy przyjechałem tu już 6 lat temu, można powiedzieć na dłuższy czas, to bardzo miałem okazję poznać także księdza Eugeniusza Bugałę jeszcze bliżej, jeszcze mocniej. Ksiądz Eugeniusz Bugała miał ponad 80 lat i jego powołanie kapłańskie należało do trochę takich spóźnionych, ponieważ on mimo swojego wieku święcenie kapłańskie przyjął 14 września 1974 roku, czyli no tak gdzieś 10 lat później niż jego rówieśnicy. Ale był człowiekiem, który ciągle poszukiwał. Zdobył wykształcenie, przez pewien czas był nauczycielem w niższym seminarium duchownym w Tarnowie. To tam między innymi jest taki epizod z jego życia, gdzie przez pewien czas także uczył historii, zdaje się, młodego Józefa Oleksego, późniejszego członka partii komunistycznej i postkomunistycznej, premiera III RP, co zresztą wspominał przy okazji naszych spotkań ksiądz Eugeniusz Bugała. Był po święceniach i pracy duszpasterskiej w Polsce, wyemigrował do Kanady i był kapłanem diecezji London w Ontario między latami 1983 a
1991. Był proboszczem Matki Bożej, parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Chatham w Ontario. I to był czas, kiedy do Kanady ściągała emigracja tak zwana postsolidarnościowa. Przypomnijmy, Solidarność, już niedługo będziemy mieli tą piękną rocznicę sierpnia, ale później nastąpiły te tragiczne wydarzenia, gdy partia komunistyczna wypowiedziała wojnę polskiemu narodowi i bardzo wiele ludzi musiało po prostu, zostało z Polski wygnanych, wypędzonych. Ksiądz Eugeniusz Bugała, będąc tutaj proboszczem, podejmował ogromne wysiłki, aby wielu z tych ludzi pomóc tutaj osiedlać się, wypełniać odpowiednie dokumenty, podpisywał tak zwany sponsoring, aby uprościć procedurę imigracyjną do Kanady. I naprawdę do dzisiaj trudno jest zliczyć tych ludzi, którym on w ten sposób pomógł. Zapisał się także jako wielki animator życia polonijnego, był członkiem różnych organizacji, między innymi ostatnio był kapelanem gminy pierwszej Związku Narodowego Polskiego tutaj w Toronto. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Toronto, zamieszkał w Etobicoke. Bardzo często można było go spotkać w parafiach polonijnych, między innymi w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe, albo w parafii Chrystusa Króla w Etobicoke, czy też w parafii świętej Teresy w Etobicoke. Ale również obsługiwał bardzo wiele parafii kanadyjskich. Między innymi ja miałem okazję pomagać mu, gdy już on nie dawał rady. Miałem okazję zastępować go bardzo często w ostatnich miesiącach w parafii świętej Cecylii, prowadzonej tutaj przez kapłana pochodzącego z Wietnamu. Był wśród ludzi kimś znanym, cenionym, ale wśród kapłanów również, to zaznaczmy, był ceniony również z racji tych swoich talentów, jak chodzi o posługę w konfesjonale. Ksiądz Eugeniusz Bugała już w tym roku, widać było, jeszcze był na naszym opłatku, był na naszym spotkaniu wielkanocnym, ale już widzieliśmy, że zdaje się, jego dni dobiegają kresu. Od praktycznie połowy maja gdzieś zniknął nam tutaj z Toronto. Po tygodniu dowiedzieliśmy się, odkryliśmy, że jest w Sarnii. Tam zaopiekowała się nim jego rodzina i praktycznie te ostatnie tygodnie swojego życia spędził na oddziale dziennej opieki szpitala w Petrolii. Gdy 2 tygodnie temu go odwiedzałem, tam właśnie w tym szpitalu, wydawał się jego stan dość poważny. No, miałem wrażenie, że to już zaledwie godziny albo ewentualnie doba lub dwie zostały mu do końca życia. Jednak jak się później okazało, jakoś po tej wizycie podniósł się, przebudził się jakby. Chociaż wiadomo było, że to ma przed sobą ostatnie dni. Być może, że to, że zaczęliśmy, że tam pojawiały się osoby z Toronto, sprawiło, że ta opieka jeszcze nad nim została zintensyfikowana i może to dodało mu te 2 tygodnie życia. Ale dodajmy, że będąc tam właśnie w Petrolii, miał bardzo dobrą opiekę i duszpasterską, bo pielęgnowali go księża Michalici, ksiądz Zdzisław Rodzinka, ksiądz Mateusz Sobierajski, czy właśnie jego rodzina, między innymi wielu z tych, których sprowadził tutaj, czy pomógł się osiedlić tutaj w Kanadzie. W niedzielę rano przyszła ta wiadomość po ludzku smutna, bo żal takiego człowieka stracić. Wiadomość, że ksiądz Eugeniusz Bugała o 7 rano już odszedł do wieczności. Pogrzeb świętej pamięci księdza Eugeniusza Bugały odbędzie się w czwartek najbliższy. O godzinie 9 nastąpi przewiezienie ciała zmarłego kapłana do parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Mississauga.
O 9.30 odmówimy wspólne różaniec w intencji zmarłego, a o 10.00 odprawimy uroczystą mszę świętą pogrzebową w intencji świętej pamięci księdza Eugeniusza Bugały, po czym odprowadzimy go na cmentarz. Może taki moment jest dobrą okazją do refleksji. Między nami jest bardzo wielu ludzi dobrych, którzy może na co dzień nie narzucają się nam z jakimś swoim działaniem czy swoją obecnością, ale w sposób bardzo często niepozorny, nawet czasem niezauważalny, pełnią bardzo ważną posługę dla nas. Warto rozejrzeć się wokół siebie i dostrzec takie osoby, czy to są nasi najbliżsi, czy jacyś przyjaciele, czy to są właśnie także nasi kapłani. I docenić to, zobaczyć, ile my w życiu właśnie dzięki takim ludziom zyskujemy. My na pewno już od minionej niedzieli, od tej wiadomości o śmierci świętej pamięci księdza Eugeniusza Bugały, modlimy się za niego, oczywiście za wieczne zbawienie, o Boże miłosierdzie, ale myślę, że bardziej dziękując Panu Bogu za to, co było dane nam doświadczyć właśnie, tak wiele dobra, tak wiele pomocy, tak wiele tego wielkiego kapłańskiego ducha, właśnie dzięki posłudze, dzięki życiu obecności między nami, świętej pamięci księdza Eugeniusza. Ojcze Pietrze, no takie wydarzenia tutaj dzieją się w Kanadzie, wśród Polonii. Na pewno ten pogrzeb w czwartek będzie okazją nie tyle do jakichś wylewania krokodylich łez, ale do uprzytomienia sobie, kim jesteśmy, jak wielką posługę czynią wśród nas ludzie, którzy na co dzień są tacy może niepozorni, bo przecież ten wiek podeszły, ta starość czasami właśnie czyni z ludzi takich już niepozornych, niezauważalnych, ale samo to, że ktoś taki cieszy się wielkim szacunkiem w środowisku Polonii, musi być jakimś znakiem, że to był człowiek, który wiele dokonał. No i właśnie powoli to odkrywamy. Ojcze Jacku, bardzo dziękuję za te wspomnienia dotyczące posługi księdza Eugeniusza Bugały. Bardzo gorąco pozdrawiamy Ciebie i oczywiście pozdrawiamy wszystkich przyjaciół Radia Maryja na kanadyjskiej ziemi. Dziękuję serdecznie i te pozdrowienia odwzajemniam i życzę miłego popołudnia, no bo u nas dzień dopiero się zaczyna. Czyli dobrego dnia, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z ojcem Jackiem Cydzikiem, odpowiedzialnym za rodzinę Radia Maryja w Kanadzie. Raz jeszcze ojcu Jackowi bardzo gorąco dziękuję. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja w naszej audycji pana dyrektora Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczęść Boże, witam serdecznie panie dyrektorze. Szczęść Boże, dzień dobry. Panie dyrektorze, dzisiaj rozpoczęła się poprawkowa sesja maturalna. O jakiej grupie ludzi młodych mówimy i kto mógł podejść do tej poprawkowej maturalnej sesji? Do egzaminów sesji poprawkowej mogą podejść tacy zdający, którzy w maju bądź w czerwcu przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, albo w części ustnej, albo w części pisemnej.
I takich osób chęć przystąpienia do egzaminu w sierpniu zadeklarowało w sumie 62 tysiące około, z tego 58 tysięcy w części pisemnej i 4 tysiące w części ustnej. Panie dyrektorze, jak wygląda zdawalność matur w Polsce na przestrzeni ostatnich lat? To jest grupa osób duża, która nie zdaje matury, grupa, która może podejść do tej sesji poprawkowej, bo wiemy, że mamy również i taką grupę, która z tej możliwości skorzystać nie może, bo na przykład egzamin został niezdany z więcej niż z jednego przedmiotu. Dokładnie, bo tacy, którym egzamin został unieważniony, ponieważ w takiej sytuacji również nie można przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej. Ten odsetek zdających, którzy zdają egzamin maturalny w skali całego roku, czyli w maju, czerwcu i sierpniu, tak naprawdę co roku jest bardzo zbliżony. Około 85-87% absolwentów, którzy zdecydowali się podejść do egzaminu maturalnego, finalnie ten egzamin zdaje. Panie dyrektorze, dzisiaj matura poprawkowa z matematyki, jak terminarz kolejnych przedmiotów będzie się rozkładał? Dzisiaj matura poprawkowa z wszystkich przedmiotów pisemnych, i matematyka, i język polski, i języki obce. Natomiast od jutra do piątku egzaminy poprawkowe w części ustnej, także tutaj język polski albo język obcy w części ustnej. Nowa i stara formuła matury. Takie informacje docierają do opinii publicznej. Myślę, że także słuchaczom należy się wyjaśnienie, czym one się różnią. To jest określenie takie robocze dla dwóch formuł egzaminu. Pierwsza formuła to jest formuła, która obowiązywała od roku 2005 w liceach do 2014. I dalej mamy takich absolwentów, którzy na przykład rozpoczęli zdawanie egzaminu maturalnego w 2013 roku i nadal ten egzamin zdają, albo dlatego, że co roku zdają tylko wybrane przedmioty, albo dlatego, że na przykład w kolejnych latach nie mogą na przykład egzaminu z matematyki zdać. Natomiast nowa formuła to jest formuła egzaminu maturalnego, która obowiązuje od 2015 roku, a podstawowa różnica polega na tym, że zadania egzaminacyjne w egzaminie w starej formule były budowane w oparciu o tak zwane standardy wymagań egzaminacyjnych, a w tej nowej formule z 2015 roku to już są zadania budowane na podstawie wymagań, które są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Różnią się też sama formuła arkuszy, zwłaszcza chociaż w przypadku języka polskiego czy w przypadku języków obcych. Panie dyrektorze, czy w najbliższym czasie czekają nas jakieś rewolucyjne zmiany dotyczące matur? W przypadku egzaminu maturalnego zmiany na razie nie nastąpią i w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 egzamin przebiega bez żadnych zmian. W 2022 roku po raz pierwszy do egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci branżowej szkoły drugiego stopnia, także to pierwsza taka istotna zmiana, a taka duża zmiana czeka nas w roku 2023, kiedy do egzaminu maturalnego po raz pierwszy będą przystępowali absolwenci 4-letniego liceum po 8-letniej szkole podstawowej. No i sprawa bardzo ważna dla tych, którzy przystępują i rozpoczęli dzisiaj poprawkową sesję maturalną, kiedy zostaną ogłoszone wyniki matur. Wszyscy ci, którzy przystąpili do egzaminu dzisiaj, bądź przystąpią do części ustnej od jutra do piątku, otrzymają swoje wyniki 12 września. Jeżeli zdadzą egzamin, dostaną świadectwo, jeżeli nie, dostaną tylko informacje o wyniku. 12 września podamy też ostateczną informację o wynikach egzaminu maturalnego w kraju dla tego roku, czyli dla sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej łącznie. Zdążą wybrać się na studia, panie dyrektorze? Na pewno już tutaj nie wszystkie kierunki będą dla nich dostępne. Na pewno są takie kierunki, które już zamknęły rekrutację, ale wiemy, że jest jeszcze spora liczba kierunków na różnych uniwersytetach, politechnikach, które nadal rekrutację prowadzą, także być może niewymarzony kierunek, ale jakiś kierunek studiów dla większości się na pewno znajdzie. A zdającym życzymy czego? Połamania piór, tak? Tak, i trzymamy kciuki, jak co roku. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, i pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem Marcinem Smolikiem, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dziś rozpoczęła się poprawkowa sesja maturalna. Drodzy przyjaciele, kochana rodzino Radia Maryja. Ojciec Święty Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał, odwiedzając Stany Zjednoczone w sierpniu 1976 roku, a więc 2 lata przed wyborem na stolicę Świętego Piotra, w ostatnim swoim wystąpieniu w sposób dramatyczny przedstawił przyszłość
Kościoła i świata. Cytuję. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczamy, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Koniec cytatu. Widzimy tę konfrontację, niszczenie ducha w Europie, świecie. Chyba wszyscy widzą, jak ten antykościół niszczy tradycję, rodzinę, wiarę. Jak daleko zniszczyli wiarę w ostatnich, do niedawna jeszcze silnych krajach w Europie, Irlandii i na Malcie. W Europie zostaje jeszcze mocna Polska, ale ten antykościół ma wypróbowane metody niszczenia. Co będzie z Polską? Co będzie za kilka lat? Wielu, choć nie wszyscy, widzą, jak ten antykościół działa też w naszej ojczyźnie. Jak wiele jest jego organizacji, które są pozarządowe. Jak ma swych zwolenników w szkołach, wśród nauczycieli, na wyższych uczelniach. Choćby na ilu uczelniach jest wykładany oficjalnie gender. Jak działa przez media, telewizję, radio, internet. Jak jest zorganizowany tutaj. Jak jest w polityce. Czy Polska w tej sytuacji zachowa miłość do Pana Boga, Kościoła i własnej ojczyzny. Tak, jeśli będziemy mieli wielkich duchem pasterzy, nauczycieli, wychowawców. Będzie tak, jeśli na serio przyjmiemy słowa Pana Jezusa. Żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Prośmy. Prośmy o liczne, święte, mądre, charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam z Polski i z całego świata, a więc bez granic. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu bez granic w tej intencji. Jeśli zależy Ci na wierze w Polsce i świecie, jeśli zależy Ci, zdecyduj się na choćby parę minut w tygodniu adoracji Najświętszego Sakramentu. Choć ukryty, lecz prawdziwy, sam Pan Jezus. Zdecyduj się w tej intencji. Jeśli jesteś chory, czy nie masz możliwości być fizycznie przed Najświętszym Sakramentem, to czyń to przenosząc się duchowo przed Najświętszy wystawiony sakrament. Zapraszamy. Daj znać o tym, jaki czas wybierasz na tę adorację. Daj znać do naszego sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji pod numer telefonu 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247 lub mailowo sanktuarium@radiomaria.pl sanktuarium@radiomaria.pl. Możesz też napisać do Radia Maryja, Toruń, ulica Żwirki i Wigury 80, z napisem na kopercie Adoracja bez granic. I jeszcze jedno. Sprawdź, czy jesteś już na liście. Po paru dniach od podania tego terminu sprawdź, czy jesteś na liście Adoracja bez granic na portalu radiomaria.pl. Bóg zapłać za czynienie wszystkiego, by Polska była katolicka, byśmy ducha nie stracili.
Pana Boga, żebyśmy nie stracili i miłości do Kościoła i Ojczyzny. Czeka na Polskę, Europa i świat.
wiele razy zatpił z nas przewrotny los. Gdy w sercu lęk, gdy w duszy mrok, trudno nadzieję mieć na nowe, lepsze dni. Lecz trzeba nam dziś mimo to w przyszłość uwierzyć i marzenia zmienić w czyn. Błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Błogosław, Panie, nas ten czas Twoją mocą. Poniedziałek 28 sierpnia w sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie formacyjne przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także program słowno-muzyczny pod tytułem Dla Ciebie, Mamo, w wykonaniu zespołu Wiolinek. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat matki mężne czy szalone. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 4 września w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych i Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie, 11 września w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, 18 września w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu i 2 października w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Poznaniu. We'll be right back.
Na zegarach w Polsce 10 minut po godzinie 5. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa, zapraszając jednocześnie do wspólnej modlitwy. Uczcijmy Matkę Bożą, nieustającej pomocy, wspólnym śpiewem Godzinek. Tyś Maryjo, życia nocy, już się w światu zajaśniała, nieustannie. Zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia.